No i moi drodzy, wystartowałem po całej nocy pracy. Jest godzina w tej chwili 6:55. Chmury znacznie wyżej niż planowałem. No ale zawsze to jest chwila, żeby polatać nawet przed mokrym, burzowym dniem. Zgłosiłem wysokość do 1600 metrów nad poziomem gruntu. Aktualnie mam 295, 300, 304. No i moje wznoszenie pod wiatr. Teraz odkręcam się w kierunku wiatru. I to jest 1,4, 1,5 przy 7000 obrotów. 1,6. Słońce zeszło nad horyzontu już jakieś 2 godziny temu, ale za chmurami całkowicie zakryte, gdzie niegdzie przebijają się promienie słońca przez chmury. Wznoszenie w tej chwili 2,2, 540 metrów, 580, ale chmur raczej nie dojdę. Są za wysoko. No ale jest okazja do tego, żeby pofilmować troszeczkę. Nie wiem, czy będzie widać. Tradycyjnie wam tutaj opowiadam o tym, że pasmo gór Świętokrzyskich z tej strony widać. Tutaj za mgłą wyłania się wierzchołek góry. No jak okiem sięgnął z tej wysokości już po horyzont. Bardzo ładnie wszystko widać w okolicach 60 km. A na mojej godzinie 12 pionki wyłaniają się z nadlasu. Dzisiaj w pogodzie zapowiedziane jest masełko do 1500 metrów. Wiatr słaby. No i moi kochani, w słońcu pojawia się w delikatnej mgle Radom. To dzisiaj szykuje się na popołudnie burza. Oczywiście front idzie z zachodu. Po południu do nas dotrze, a nad zachodem już pojawi się słońce. Aczkolwiek w dniu jutrzejszym też są zapowiadane deszcze i burze. Także jest chwila na to, żeby chociaż zbić się w powietrze na parę minut. Moje obroty w tej chwili to 7600-800, a wznoszenie 1 metr na sekundę. Lecę pod wiatr. Wiatr 12 km na godzinę. No i jestem nad miejscowością Cycylówka Brzuska. Aczkolwiek pojęcie względne nad jaką miejscowością jestem, ponieważ z tej strony mam Cycylówkę Brzuską, a z tej strony mam Ursynów. A przede mną Marianów. A na wprost na 12 przejazd, miejscowość Przejazd. Troszeczkę dalej już wam pokażę. W tamtą stronę Augustów. W gminie Pionki. Tam są Pionki, tuż za lasem. Tam miejscowość Poświętne i miejscowość Jednia Kościelna. No i moi drodzy, w tej chwili aktualnie mam 1070 metrów nad poziomem gruntu. Tak wygląda ziemia z 1000 metrów. Nad dęblinem mgły no ja wróciłem z pracy, a moja żona właśnie, widzę jej samochód, jedzie do pracy. Tysiąc dwieście metrów.
pionki bardzo ładnie w tej chwili wyłaniają się z nad delikatnej inwersji. No i możecie podziwiać piękno naszej Puszczy Kozienickiej. Tak wygląda ziemia kozienicka z 1200 metrów. Kozienice przede mną na godzinie 12 i bardzo ładnie widać w tej chwili, już wam pokazuję, tam widać lotnisko w Dęblinie. Plac, taki żółty kwadrat, to lotnisko w Dęblinie. 1300 metrów. Wyżej chyba nie będę leciał, bo chmury uciekły już znacznie, znacznie powyżej. Także nie ma sensu. Może innym razem. No i z wiatrem, spuszczając obroty, mam 1,5. 1,8, 1,5 z wiatrem. Spójrzmy, ile mam paliwa. No, mam 3 litry. Aktualnie latam już 25 minut. Jest godzina 7:20. Mam 1070 metrów. Wiatr jest laminarny. Cały czas 12 km na godzinę. No dzisiaj założyłem buty troszeczkę inne aniżeli trampki z uwagi na delikatną rosę na trawie. Zawsze to wygodniej. No i właśnie przed chwilą przeprowadziłem łączność telefoniczną z Arkiem. Arek jest w firmie u siebie. Wczoraj polatał na wieczór, ja niestety nie miałem tej okazji z uwagi na to, że szykowałem się do pracy. No, ale za to dzisiejszy poranek myślę, że efektywnie i efektownie został wykorzystany. No i moi drodzy, termiki dzisiaj nie ma, jest godzina w tej chwili 7:35. Została praktycznie przyduszona przez chmury. A i pogoda jest taka, że termika jest znacznie, znacznie delikatniejsza niż w te gorące, upalne dni. Aktualnie przelatuję nad działkami w Brzuzie, ulica Sokoły i przyległe. Donikąd radosna. Ulica Karo. No i most na rzece Radomce na drodze krajowej numer 48. Nie robię zbyt ciasnych zakrętów z uwagi na to, że paliwa mi zostało 2,5 litra, a nie chciałbym, żeby mi zgasł napęd nad lasem z uwagi na to, żeby się na przykład wyłonił wężyk. No moi drodzy, z samolotem się mijam. Aktualnie przelatuję pod nim
Diamond D20. Pomachałem mu. No i poleciał sobie na Dęblin. Miał nad brzuchem nie latać. No tutaj było delikatnie tąpnięcie. Nad Radomką troszeczkę niespokojnie się zrobiło, dlatego lecę już na startowisko. Widzę, że wojsko zaczyna latać, dlatego zaraz siadam. Poczułem się, jakbym skoczył na stołeczku. Ulica Kościelna, Żuza. No tutaj jest znacznie spokojniej i zaczyna kręcić. Zrobimy parę S-ów. Będę siadał, nie ma co. Ślisko. Ale wytrzymane. No i na ziemi.